Dlaczego to dzieci dziś przeczytam Wam wierszyk Lidiana Tobina, naszego polskiego poety, o kobieciku. Wierszyk nosi tytuł, uwaga, dwa, trzy. Jest na kotę, moja dziś przyszła też posłuchać bajeczki na dobranoc. Wierszyka tym razem. Słuchamy. Raz. Pierwsza rzecz to wstawać rano. Oczywiście. Dwa. Kto o krzepkie zdrowie dba, ten się długo myje co dzień. Mydłem. Szczotką w zimnej wodzie. Oczywiście niekoniecznie w bardzo zimnej. Pluska, pryska, parska, rży. Krzy, szyj ręcznikiem suche ciało, żeby aż poczerwieniało. Spraw mu, bracie, mocne wciery, aż we krwi poczujesz skry. Raz, dwa, trzy. Cztery, gdy chcesz czerstwej nabrać cery, żywym, bystrym bądź jak rtęć. Wiedz, że sprawią to spacery. A codziennie rano, pięć, musisz się gimnastykować. Ciało w ruch rytmiczny wprowadź. Ćwicz je prężnie i miarowo, bo to pięknie, bo to zdrowo. A dopiero potem sześć, jeść, śniadanie jeść. Tak. Wszystkie dzieci, jak będą stosować się do tego, co Julian Tuwim dzieciakom zaleca. Myślę, że dorosłym także. To będziecie żyć zdrowo, uśmiechnięci, odporni na zdenerwowania, na stres, no to wszystko, co nas dookoła otacza. Odporni na ten pośpiech, na czyjeś pochy. Tego Wam życzę. Dobranoc. Śpijcie spokojnie. Do następnego razu. Słuchajcie moich bajeczek na dobranoc. Jesteście na małej stopie i ja Was mocno, mocno kocham. Śpijcie spokojnie. Dobranoc.